kapituł. Działają. Wszyscy Państwo jesteście zalogowani. Halo, halo. Wygląda, że tak. Dzień dobry Państwu. Otwieram 42. sesję Rady Miejskiej Gminy Koźminek. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 15, co stanowi kworum i nasze obrady są prawomocne. Dzisiejsza sesja ma charakter sesji nadzwyczajnej. Jeszcze raz gorąco witam szanownych radnych, witam panią burmistrz, witam panią skarbnik. Nie ma jeszcze, ale pewnie będzie. Nie, jest. Jest? Dlaczego nie tylko? Witam panią sekretarz, panią protokolant, pana operatora i już. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną wraz z materiałami. Czy są zastrzeżenia albo wnioski do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z ostatniej sesji był wystawiony w sali sesyjnej. Czy są zastrzeżenia albo wnioski do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrz gminy z działalności pomiędzy sesjami. Bardzo proszę, bo to, ten punkt się trochę zawieruszył nam, jego nie powinno być. Ale pani burmistrz i tak miała jakiś tam plan, ale tak. To chciałam tylko prosić Państwa o to, żebyście Państwo wzięli pod rozwagę, że na jutro serdecznie zapraszam Państwa w imieniu pana marszałka Bogusławskiego na spotkanie jutro o 15, tak mniej więcej mówił, że będzie 15:30, bo będzie w trasie. Chcę zajechać na podpisanie umowy, czyli żebyśmy nie my jechali do Poznania, tylko że pan marszałek przyjedzie do nas, bo będzie gdzieś tam w przelocie i z taką wizytą tutaj podjedzie, więc prosił, żeby Państwa poinformować, że będzie i że serdecznie zaprasza, więc jeśli ktoś miałby z Państwa możliwość dotarcia, to bardzo serdecznie Państwa w imieniu pana marszałka zapraszam. To jest to, pracujemy nad wieloma rzeczami w międzyczasie, nad strategią, nad wieloma innymi rzeczami, natomiast jeśli mogę, panie Zdyszku, pan jest w stanie to teraz kliknąć, to miałam Państwu to pokazać na koniec, ale być może część z Państwa już to widziała. To ci, którzy nie mają, bo to pewnie dzisiaj na tym pójdzie, nie na Facebooku. Zrobiliśmy taki filmik promocyjny, jego wcześniej nigdzie nie publikowaliśmy. Takie trochę podsumowanie. Zależało mi na tym, żeby pokazać taką radosną stronę. A jakby ten działało. Taką radosną stronę promocyjną gminy. Ale to pomijam przewieźć, jeśli chodzi o grupową, się wyłączyła. Nie, to na pewno chodzi, tylko rzutnik się wyłączył. Chodzi o to, że zależało mi na pokazaniu gminy w taki radosny, w jaki sposób, nie drobnymi pieniędzmi, więc grupy właściwie zrobili to pracownicy urzędu. Zapraszałam inne osoby. Proszę jeszcze teraz zatrzymać. Zapraszałam inne osoby, prosiłam panią Zosię Wień, bo byłoby fajnie, gdyby były pokazane konie. Zapraszałam przedsiębiorców, ale jakoś się nikt nie zdążył poskładać, że tak powiem. Chodziło o to, żeby zatańczyć jakiś taki mini układ. Do tej piosenki na pewno większość z Państwa słyszała, to Jeruzalema. Nie wiem, czy się tańczy, tak? Oni się tam zbierają gdzieś w szpitalach, gdzieś tam w firmach i tańczą. Skręcił to nam człowiek taki z zewnątrz, z panem Grzegorzem Pieczykowskim ze współpracy. Pan Grzegorz dostarczył zdjęcia, skąd też na pamięci jest informacja, kto to robił, bo to są też zdjęcia, które dostane przez ten zespół.
I filmik na razie jest na stronie internetowej. Chodzi o to, że jest to tak. Po pierwsze miasto, po drugie herb, a po trzecie taka akurat radosna prezentacja. Przychodzą do nas jakieś zewnętrzne firmy i proponują nam usługę w postaci jakiejś takiej właśnie promocyjnej akcji czy promocyjnego materiału. Chcą za to jakieś 2-3 tysiące netto, więc to są duże środki. Ten filmik kosztował nas 800 zł, więc no, zgranie tego, poskładanie, dołożenie materiałów, które też nam panowie tutaj zaproponowali. Więc myślę, że takie właśnie drobne, a radosne rzeczy powinniśmy pokazywać. Mam nadzieję, że nie ma tu się czego wstydzić. Panie wypadły bardzo ładnie. Panie skarbnik, tak, bardzo dobrze. I jeszcze tylko jedna informacja. Chciałam Państwa zachęcić i poprosić, żebyście korzystali i przekazywali też mieszkańcom. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej ma swoją stronę internetową i też serdecznie zapraszamy, żeby korzystać z tych aplikacji, które tam są, z informacji, które tam są. Myślę, że to też jest takie zbliżenie do mieszkańca, do użytkownika tych usług komunalnych. Dziękuję. Dziękuję. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2021-2032. Pani skarbnik, proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja przedstawię oba projekty uchwały, zarówno wieloletnią prognozę finansową, jak i zmiany budżetu, ponieważ są one integralnie połączone ze sobą. Głównym punktem zmian, zarówno w jednej, jak i w drugiej uchwale, jest, proszę Państwa, wprowadzenie do budżetu zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 675-326P Stary Nakwaśnik Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609P. Proszę Państwa, jest to podyktowane tymi względami, że gmina znalazła się na liście rankingowej odnośnie dofinansowania z
W ramach, jest to lista zatwierdzona przez prezesa Rady Ministrów dla województwa wielkopolskiego. Numer 2 zadań rekomendowali do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku i w związku z tym, aby można było podjąć działania zarówno odnośnie pozyskania dofinansowania i budowy tej drogi, konieczne są zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w tym roku pod względem jeszcze dokumentacyjnym. Jest to kwota 27 tysięcy w budżecie zaplanowana i w wieloletniej prognozie finansowej, a na rok 2022 planujemy kwotę 650 tysięcy złotych, która to kwota zawiera wkład własny gminy w realizację przedmiotowego projektu. Ja dodam, że całkowita wartość zadania, jakie zostało złożone do tego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to jest kwota 2 954 543 zł 97 groszy, a dofinansowanie jest to kwota 2 363 635 zł i 18 groszy. My na ten moment, proszę Państwa, wprowadzamy to zadanie, jeżeli chodzi o udział środków własnych. W wieloletniej prognozie finansowej jest to łącznie przedsięwzięcie na kwotę, na kwotę 702 tysiące. W 2020 roku, proszę Państwa, planowaliśmy 25 tysięcy na wykonanie projektu i dokumentacji. W tym roku limit wydatków na to przedsięwzięcie to jest kwota 27 tysięcy, natomiast tak jak wcześniej powiedziałam, 650 tysięcy są to środki przewidziane w budżecie roku 2022. W związku z tym, aby zbilansować wieloletnią prognozę finansową i budżet 2022 roku w tej prognozie, wprowadzamy również po stronie przychody z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 110 tysięcy złotych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to oprócz tej inwestycji, o której tutaj mówiłam, która jest w budżecie tego roku w kwocie 27 tysięcy, mamy tutaj jeszcze dwie niewielkie zmiany. Wprowadzenie środków w kwocie 19 320 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów, oraz przesunięcie klasyfikacji budżetowej środków odnośnie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Kwota się nie zmienia, jest tylko to przesunięcie w ramach dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Dziękuję. Projektami obydwu uchwał zajmowała się Komisja Budżetu. Proszę Przewodniczącego o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Pani Burmistrz, Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie obie uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zapytać? No, to jest podobna sytuacja jak w ubiegłym roku tutaj przy pośredniku, że jest to dofinansowanie tak pod koniec roku, więc żebyśmy zdążyli podpisać umowę i przekazać plac budowy firmie, która wygra przetarg. Po prostu teraz trzeba, dlatego też w tamtym roku przy okazji pośrednika też były te nadzwyczajne i to właściwie w większości, jak się okazują, te dodatkowe takie pule. Myśmy mieli ten projekt na 11 miejscu na liście rezerwowej. No i na szczęście udało nam się te środki pozyskać. Także tu jest, my nie pisaliśmy wniosków nigdy na niższe kwoty niż na 70% wsparcia. To też tak dla Państwa informacji, że zawsze taką dużą kwotę prosimy o asygnowanie na potrzeby gminy Koźminy. No, ta jest na 80 akurat, nie? Czyli wcześniejsze też były takie 70-80%, zawsze staramy się pozyskać. I tu jest też 80% wsparcie zewnętrzne. Od kogo, do Konolaidy dokładnie?
do drogi, jak jest. Proszę na mnie nie patrzeć, tam jest pan, co wie lepiej, gdzie ona idzie. Tam jest pan na końcu i wie lepiej. No, rekomenduję pani burmistrz projektu. Radny Zgarda się rozmarzył, także... Tam jest, nie wiem, tam jest, nie wiem, czy półtora kilometra... Ile kilometrów droga? I która dokąd? To jest taka przelotka między... Odskierowania tutaj za przystanki przed salą do skierowania, jak się skręca na to tam przy tej zapiekce. To Ale ten kawałek jest zrobiony, tak? Tak, ten kawałek jest zrobiony i jakby drugi etap. To ten drugi etap, jakiej odległość? Półtora kilometra tam jest chyba jakoś tak, nie? Więcej. Prawie dwa, przepraszam, prawie dwa kilometry. 1975. Tak jest, prawie dwa kilometry drogi. Tam ja chciałem zaznaczyć, że mieszkańcy dawno oddali odpowiednie nadal gruntu, także tam nikt nie wziął pieniędzy. Myślę, że dla mnie odszkodowanie nie będzie, ponieważ na dzień dzisiejszy tam się nie odbyły jakieś penale, te grunty są przyjęte przez spadkobierców, czyli to jest taki dalszy ciąg, nie powinno być problemów. Geodeci, którzy namierzają, rozmierzają i już na informację, bo się pytałem, także wszystko jest rozgraniczenie. A droga będzie w jednym odcinku będzie węższa, dlatego że tam trwał spór od lat między dwiema i tam jest. Tam jedno rozgraniczenie jest tak po prostu. Będzie w jednym odcinku węższa, a tak to będzie. Tam jest na 7 metrów. 7 metrów, bo ani jeden, ani drugi. Chociaż tam mają ten jeden miłożytki, ale nie. Zawsze były spory, zawsze były takie spory, te ja się nieraz podpisać. A Szczałka podpisał? Nie, mówi, że ja ty podpiszę. Ja ty podpiszę, to ty podpiszę. Niech on takim mądrym nie wyjdzie. I tak góry. No. Ale to będzie jak gdyby. Ten największy jest ambarans. Żeby twoje ciało ma naraz. Jeśli nie ma pytań, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2021-2032? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 40/267/2021. Przystępujemy do kolejnego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2021 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 42/268/2021. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Zamykam obrady 42 sesji Rady.